Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować bardzo fajnego Hyundai'a, model iX35. Jest to SUV-ki od Hyundai'a, autko wyprodukowane w 2011 roku. Przyjechało do nas z Niemiec. Przyjechało 88 tysięcy kilometrów. Oczywiście przebieg jak zawsze u nas oryginalny, potwierdzony do samego końca fakturami, książką serwisową, jak i zdjęciami również z zakupu. Co najważniejsze, całutki samochód jest w 100% bezwypadkowy, z dwoma kompletami kół. Zresztą jak widać, zaraz to Państwu zaprezentuję. I nasz Hyundai jest bardzo dobrze wyposażony i posiada rewelacyjny silnik benzynowy o mocy ponad 160 koni, który jest połączony z manualną skrzynią biegów. Dobrze, przystąpmy może do oględzin tarcz, jak i opon. Przednie opony 215-70-16, przednie tarcze z delikatnym rancikiem, klocka widać. Klocka, może Państwo zobaczą kawałek. Klocka jeszcze jest dosyć sporo, jeżeli chodzi o przód. A jeżeli mówimy o tyle, rancik nawet niewyczuwalny, ale klocka tutaj Państwa, dla Państwa nie sprawdzę. Przednie koła i tylne są takie same, bardzo ładny. Mi się wydaje, że szampański kolor, może ktoś się nie zgodzić. Kierunki w lusterkach, światła przeciwdzielne z przodu, soczewkowe reflektory. Naprawdę bardzo ładnie utrzymany lakier, bez jakichkolwiek ryszczy, wgnieceń. Uważam, że bardzo ładnie się prezentuje. I oczywiście do autka mamy komplet opon zimowych na stalówkach. Są to opony klasy marki Premium, wredne Steiny. Zresztą widać, że bieżnika mamy również naprawdę sporo, więc te oponki co najmniej jeszcze dwa sezony sobie polatają, włącznie z nimi, czyli mamy bez składu finansowego, jeżeli chodzi również, proszę Państwa, o opony. Dobrze, zapraszam Was do środka. Tak jak wspominałem, nasze autko jest bardzo bogato wyposażone, czyli mamy Keyless Go, czyli otwieranie i zamykanie samochodu bez użycia kluczyków. Do tego mamy przycisk Start Stop, czyli odpalamy również auto z przycisku. Mamy skórzane fotele, tapicerka drzwi przede wszystkim. Też wszystko jest tutaj skórą obszyte, także też jest dosyć przyjemnie. Przednie fotele włącznie z tylnymi są podgrzewane. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda fotel pasażera. Wszystko jest utrzymane bardzo ładnie. Emblematy X35, oryginalne dywaniki, również możemy wyłączyć poduszkę powierzchną z przodu. Deska rozdzielcza w bardzo fajnym stanie, nic jest porysowane, poniszczone. Proszę bardzo, ściszę troszeczkę radio, trochę nawiew, zmniejszę. Oryginalne radio z Bluetooth, czyli możemy połączyć telefon, odtwarzać muzykę na BT, czy również odbierać i zakończać rozmowy z pozycji kierownicy. Radio oczywiście z MP3 WMA. Klimatronik dwustrefowy, a tutaj mamy nasze podgrzewalne fotele dwustopniowe, a niżej standardowe, jak to wyglądają, AUX, iPod i USB. Skrzynia, tak jak wspominałem, manualna, cup holdery, tutaj mamy jakiś schoweczek również, z miejscem na kluczy, gdzie możemy sobie go tutaj śmiało włożyć. Schowek na okulary, jakieś podświetlanie, fajne mamy tutaj myk, że można sobie przyciemnić bardziej, jeżeli tutaj też by nam coś świeciło. Patencik, lustereczka, nie lustereczka, wszystko, proszę Państwa, jest tak, jak powinno być. I bardzo fajny również serwis, proszę Państwa. I co najważniejsze, poprzedni właściciel był tylko pierwszy i tylko i wyłącznie jeden właściciel, osoba prywatna. Hyundai sobie zakupiła farbę, która jest... To jest lakier dobrany do tego samochodu z Hyundai, włącznie z lakierem bezbarwnym. Jeżeli zrobi się nam jakaś ryska czy odprysk, samemu w domku możemy sobie to bez żadnego problemu zrobić, żeby nie było śladu. Pełna książka serwisowa, bardzo dobrze utrzymana. Następny serwis powinien być na 112 004 20. I tutaj mamy nie dość, że bardzo fajnie jakieś rachunki z tych serwisów zatrzymane, tak jak już tam Państwo widzieli, to jeszcze książka jest naprawdę bardzo dobrze, uważam, że trzymana. Mamy troszeczkę mrozu, dlatego też go tutaj myłem w ciężkich już warunkach, ale niestety, proszę bardzo. To są też te, że z baterią wszystko w porządku i w ogóle wszystkie serwisy mamy jak na dłoni. Ostatni serwis, jaki był przeprowadzony, to był w 19 roku na 82 tysiącach. Także kupujemy autko z fajnym, niskim i oryginalnym przebiegiem. Schowek, tak jak wspominałem, klimatyzowany. Zapraszam Państwa do tyłu. Kolejny raz. Tapicerka drzwi. Ani gramardy na samochodzie nie znajdziemy. Tak jak wspominałem, tylne fotele również podgrzewane.
Także osoby siedzące z tyłu też będą miały troszeczkę, że tak powiem, luksusu w postaci podgrzewanych foteli. Deska rozdzielcza. Wszystko się prezentuje bardzo ładnie, nic jest poniszczone, porysowane. Uważam, że jest to naprawdę świetny egzemplarz. Auto jest wyposażone w czujniki parkowania z tyłu. Kluczyk już nas informuje, że opuściliśmy autko i kluczyk jest przy nas, nie w samochodzie, dlatego piszczał. Autko gotowe do jazdy, z ważnym przeglądem, z ubezpieczeniem i co bardzo fajne, koło zapasowe również też jest i to jest alufelga, czyli mamy 5 alusów. Jak jedno nam się, że tak powiem, gdzieś rozwali, to zawsze nie musimy szukać jednego koła na Oliksie czy na Allegro, tylko mamy 5 w bagażniku. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Dobrze, zapraszam Was jeszcze za fotel kierowcę. Jeszcze raz tapicerka, drzwi, oryginalnie przyciemnione szyby. Tutaj oczywiście też fotele podgrzewane. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda tył. Uważam, że tył był dosłownie nieużywany, bo ta skórka wygląda jak nowa wszędzie. No i zapraszam Państwa do przodu. Tapicerka, drzwi od strony kierowcy. Tu mam najważniejszy teścik. Jak to w Hyundaiach i w Kia, automatycznie składane lusterka z przycisku. Bardzo fajne rozwiązanie, tym bardziej zimą. I najważniejszy test, czyli fotel kierowcy. Proszę bardzo. 87 tysięcy przebiegów. Tak powinny wyglądać fotele w takim przebiegu. Nie powinno być nic innego. To jakieś też odnośnie serwisów. Ten następny serwis, jaki powinien być przeprowadzony. Światła oczywiście automatyczne, wycieraczki również automatyczne, czyli mamy czujnik zmierzchu, czujnik deszczu. Bardzo ładna kierownica, obszyta również skórą, nie żadna plastikowa. Bardzo fajnie utrzymana, oczywiście z tempomatem, z multifunkcją, tak jak wspominałem, z możliwością odbierania rozmów telefonicznych. Przycisk, który nam pomaga przy zjeżdżaniu z jakichś większych górek. I jeszcze Państwu pokażę, jak auto wygląda pod maską. Silnik oczywiście nie myty, wstawiłem go oryginalnie ukurzonego, ubrudzonego, ale tutaj przynajmniej widać, że cały silnik jest bardzo suchutki, nie mamy żadnych wycieków, wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. A tutaj mamy jeszcze również te ostatnie jakieś karteczki z ostatnich przeglądów, które tutaj też ktoś zostawił, ale również Państwu je pokazuję. Dobrze, dziękuję wszystkim bardzo. Zapraszam wszystkich do zakupu, jak i do oglądania autka. Pozdrawiam, życzę wszystkim bardzo miłego dnia. Pozdrawiam, cześć.